Cześć, witajcie na kanale Aeroklubu Warszawskiego i Captain Speaking w czwartym odcinku naszej serii Od Zera do PPL. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wykonać próbę silnika i przygotować samolot do odlotu. Być może nawet uda się oderwać od ziemi, a pokażemy Wam start, jak w prawidłowy sposób i przede wszystkim bezpiecznie wystartować samolotem. Opowiemy Wam o wszystkich czynnościach i procedurach, które są wymagane, aby wykonać to w sposób prawidłowy. A na sam koniec pokażemy, jakie błędy najczęściej popełniamy. Zapraszamy serdecznie. W poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam, jak kołować samolotem. Dzisiaj pokażemy, jak wykonać briefing, próbę silnika i przygotować samolot do odlotu. Jesteśmy w punkcie oczekiwania przed pasem betonowym, przed pasem 2.8, przed pasem w użyciu w dniu dzisiejszym. To co, od czego zaczynamy, Sebastian? Zaczniemy od briefingu przedodlotowego. W tym przypadku mamy start z pasa 2.8, pas 2.8 się zgadza. Wiatr będziemy mieli z prawej strony, więc prawa lotka pod wiatr, także troszkę prawej nogi. Do drugiego kołowania alfa musimy się rozpędzić, mieć około 40 węzłów, jeżeli nie, to przerywamy. Jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek awary silnika lub silnik nie wejdzie na obroty 5250, również przerywamy. Do wysokości decyzji w przypadku awarii silnika lądujemy na prost z odchyleniem 30 stopni lewo-prawo. Po tej wysokości, czyli po 800 fitach, zawracamy pod wiatr, czyli w prawo w dniu dzisiejszym i lądujemy w kierunku przeciwnym. Prędkość najlepszego szybowania to 67 węzłów. My będziemy wznosili na VY65 mniej więcej na klapach 15 do wysokości decyzji, tak. Potem przejdziemy na klapy 0. A na Garminie te prędkości wszystkie mamy zaznaczone. Dokładnie tak. Jakieś pytania? Wiesz co, ja bym jeszcze sobie zbriefował to, jaki jest wiatr. Tak jak powiedziałeś dzisiaj, wiatr z prawej. Jeżeli wiatr jest z prawej, to będzie co? Będzie prawa. Lotka na wiatr i lewa noga. Tak jest. Oczywiście trochę tutaj przerysowujemy ten ruch, ale lotka na wiatr, noga od wiatru, jeżeli byłby wiatr z lewej, odwrotnie, lewa lotka, prawa noga. Z mojej strony to wszystko, teraz nie mam pytań. Zobacz, musimy wykonać próbę silnika. Jest to o tyle istotne, ponieważ musimy być pewni, że osiągniemy moc maksymalną w trakcie startu. Dokładnie, silniki tłokowe wymagają tego, że musimy przed każdym odlotem zrobić próbę silnika. Właściwie przed każdym, po każdym wyłączeniu musimy zrobić próbę silnika. Sprawdzimy sobie maksymalną moc, sprawdzimy to, czy działają iskrowniki i czy działa podgrzew gaźnika. No to co, Sebastian, proszę bardzo. Robimy to w taki sposób, że ustawiamy obroty na 4000. Ciągle trzymając hamulce. I ster na siebie, pamiętam, że trzymać ster na siebie. Przechodzimy na prawy. Musimy mieć spadek nie większy niż 300. Wracamy na obydwa. Przechodzimy na lewy. Analogicznie. Wracamy na obydwa. Różnica pomiędzy lewym a prawym układem zaplonowym nie może być wyższa niż 120. Dajemy moc maksymalną. Powinniśmy osiągnąć co najmniej 5050 obrotów. Mamy 5350. Sprawdzamy podgrzew gaźnika. Obroty nam powinny spaść i spadają. Wyłączamy podgrzew gaźnika. Obroty wzrosły po warknięciu podgrzewu gaźnika i ustawiamy obroty białowe, około 1600. Tak jest, więc moc startowa minimum 5050 obrotów, one mogą być wyższe, znaczy wtedy nawet dla nas lepiej oczywiście, że będą wyższe. Iskrowniki sprawdzamy po to, że mamy dwa zestawy. Jeżeli któryś z tych zestawów nie działałby poprawnie, silnik by pracował nierówno, nie panikujemy. Musimy przepalić nagar. Prawdopodobnie zbierał się nagar na świecach. Dajemy pełną moc, 10-15 sekund. Zdejmujemy i wtedy sprawdzamy. Powinno jednak zacząć nam działać wszystko prawidłowo. Jeżeli nie, wtedy możemy dopiero zainteresować się tym, co tak naprawdę się dzieje. No dobrze, to mamy próbę silnika wykonaną. Dokładnie, mamy próbę zrobioną. Pamiętamy o tym, że nie zgłaszamy gotowości, dopóki nie zrobimy wszystkich procedur, czyli briefing, próba silnika, przygotowanie samolotu, czyli klapy, próba sterów i tak dalej, ale o tym powiesz nam ty. Przed startem ustawiamy klapę w pozycji 15, ustawiamy trymer, pozycję take-off, otwieramy zasłonki do startu. Sprawdzamy jeszcze, czy zawory paliwa są otwarte.
Sprawdzamy parametry silnikowe, ilość paliwa, czy silnik jest dogrzany. Załączamy pompę paliwa, załączamy światła do lądowania, załączamy stropy, załączamy transponder w tryb alt. Czyli włączamy moc, Charlie. Wykonujemy jeszcze próbę sterów, czyli ster na siebie, od siebie, maksymalnie w lewo, w prawo, obserwujemy wychylenie lotek, następnie ster kierunku lewo, prawo i jesteśmy gotowi do zajęcia pasa i odlotu. Zgadza się, próbę sterów nie robimy tak jak niektórzy tutaj, taki szybki młynek, tylko tak jak zrobił Sebastian, powolne ruchy do pełnego wychylenia. Jeżeli na danym samolocie mamy możliwość zobaczyć te stery, to też na nie patrzymy. Jesteśmy przed progiem, jesteśmy gotowi, za chwilę zgłosimy gotowość do odlotu, nie do startu, tylko do odlotu. Wiesz czemu, Sebastian, do odlotu? Chyba zostało to zmienione po tym tragicznym wypadku na Teneryfie, gdzie pilot zgłaszał gotowość do startu, a był tylko gotowy do odlotu. Tak, generalnie doszło do wielkiej katastrofy na Teneryfie, o której zapewne czytaliście lub wiecie. I po tej katastrofie zmieniono nomenklaturę, nazewnictwo. I od tej pory mówimy gotowi do odlotu. Jedyny moment, kiedy usłyszymy słowo start, jest to... mamy w momencie startu. Specyficzny take-off clearance, czyli clear for take-off i tak dalej, i tak dalej. Po angielsku ready for departure. I wtedy dostajemy odpowiedź clear for take-off i to jest jedyny moment, kiedy takie słowo usłyszymy. Podczas startu zachowamy tak zwany sterylny kokpit. Ja będę wam tylko opowiadał, co się dzieje. Ale będą to minimalne komentarze, żeby nie przeszkadzać Sebastianowi. Gotowi? Gotowi. Sierra Papa Tango Papa Foxtrot. My gotowi do zajęcia i odlotu. Sierra Papa Tango Papa Foxtrot. Zajmij pas 28, wiatr 230 stopni, 2 węzły, pas 28, wolny do odlotu. Zajmujemy pas 28, Sierra Papa Tango Papa Foxtrot. Prawej wolno. Prawej wolno. Staramy się zająć całą długość pasa. Jak to mówią, pasa i nigdy za wiele. Dokładnie. Ustawiamy się na centralnej. To co, gotowy do odlotu? Gotowy, jedziemy. Startujemy z Sierra Papa Tango Papa Foxtrot. Pełna moc. Pełne lądowanie poprzednika, obserwujemy kilo Lima Papa. Power is set. Sierra Papa Kilo Lima Papa i kontynuuj podejście. Airspeed alive. Unosimy powoli kółko przednie. Samolot się odrywa, rozpędzamy nad pasem. Po osiągnięciu prędkości VY przechodzimy na wznoszenie. Utrzymujemy oś centralną pasa. Na Garminie mamy trochę zadanie ułatwione dzięki temu, co jest wyświetlone, ale patrzymy na zewnątrz. Sierra Papa Kilo Lima Papa, wiatr 220 stopni, 3 węzły, pas 28, wolny do lądowania. Mamy zgodę. Stop na teren. Obniżam troszeczkę nos, rozpędzam, daję klapy zero, wyłączamy pompę, wyłączamy światło do lądowania i ujmuję mocy, aby mieć moc do wznoszenia, to około 5000 obrotów. Kontynuujemy wznoszenie do pierwszego zakrętu. Większość silników lotniczych może utrzymywać moc startową do 5 minut, tak samo jest z Rotaxem. I z drugiego odchodzę. Dochodzimy do pierwszego zakrętu, patrzymy w prawo. Tak jak zrobił Sebastian, zanim rozpoczniemy zakręt, delikatnie opuszczamy maskę. Po pierwsze, żeby nabrać prędkości. Po drugie, żeby zobaczyć, co dzieje się przed nami. Mike Alpha India. Na górce śmieciowej są jakieś światła, stroby białe, nie? No. A ja lądowałem na Okęciu, mówię, co to za światła są, skąd to jest? Dolatujemy do naszej wysokości przelotowej. W tej chwili 1800 stóp. Opuszczamy maskę. Zmniejszamy moc. Sprawdzamy przyrządy silnikowe. Podgrzewamy troszkę olej, troszkę głowicę.
jesteśmy w drugim zakręcie i będziemy zgłaszali się. Biorę Papa Tango Papa Foxtrot w drugim zakręcie i przejdziemy na Warszawę. Informacje 118-775 do Miłego. Potwierdzam częstotliwość, dzięki, do Miłego. Warszawa, informacja Sierra Papa Tango Papa Foxtrot, dzień dobry. Sierra Papa Tango Papa Foxtrot, Warszawa, informacja, dzień dobry. To starcie z Babic, aktualnie lecimy w kierunku strefy Terra 25. Terra Papa Tango Papa Foxtrot, QNH 1014. 1014, Terra Papa Tango Papa Foxtrot. Dobrze, tak samo, tym samym wykonaliśmy start. Czy wiesz, jakie są najczęściej popełniane błędy podczas startu? Na pewno jest to nietrzymanie kierunku, to jest podstawowy błąd. I nie branie pod uwagę wiatru. Tak, utrata kierunku jest to jeden z częstszych błędów, szczególnie na samolotach bez sterowania kołem przednim i u pilotów, którzy szkolili się na lotnisku trawiastym, gdzie tak naprawdę nie ma odniesienia pasma 120 metrów szerokości. Jest to jeden z błędów. Kolejnym błędem jest zbyt szybkie zaciągnięcie sterów na siebie, czyli samolot się odrywa, my od razu przechodzimy na wznoszenie, staramy się wznosić na dużych kątach. Teraz kolejnym błędem jest zbyt wczesne wykonywanie manewrów, czyli zakrętów, czy też chowanie klap. Widziałem kilkukrotnie pilotów, którzy odrywają się od ziemi, chowają klapy i od razu kładą się na przykład w prawy zakręt. Prawy zakręt w odległości od 2-3 metrów przelatują. Tak więc tego nie robimy, dolatujemy do 150 metrów po prostej. I wtedy dopiero myślimy, co dalej. Tym samym wystartowaliśmy, a w następnym odcinku pokażemy Wam, jak doskonalić swoje umiejętności pilotażowe w strefie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, fly safe.